Chcecie ich dogonić? Jasne! Wszyscy odliczają! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nie wjechać siary. Co się jest trudnego na trasie? Czyli jednak podbiegi, jednak te przewyższenia, tak? Czyli na końcu to są wyjazd tych oponach, ale nie było, dobrze. Ale to nic, widzę chłopaki uśmiechnięte, zadowolone, dali radę. Speaker! Dawaj, póki nie ma nikogo, że tu żyje. Póki nikogo nie ma. Kto nie? Zaraz znowu. Piątka jak Grzesio. Numer? Ale masz na zlika, tak? On tego kółka nie rozstrzygają. Nie, już jest. Macie bym zabił potem, nie? No. Jak? Ten los niszczył, Gorek. Podbiegi. Panowie, tu jest woda. Numer? 50? Chyba. Proszę. Numer? Numer tego się... Dobra, mam. Ty, weź wąż mi. Zakłaniamy kamery. Który wygrał? Mateusz, jak pamiętam. Dobra, nieważne, jak jest to. Kurwa, mówię się, ale nie źle. Bartek, mogę czytać z niego podleta i będziemy patrzył i sprawdzał. Będziemy, ich jest tak mało, że będziemy. Bartek, czy to 80 osób? No dobra, nie. O, ale podzielone. No nie. 70. No dobrze, jak tam? Na bym o coś się zaczęło dziać. Słuchajcie, my ciebie tu obecną mamy 7 zawodników. Z tego co widzę na miejscu, pan Kaczkowski Piotr z Wiedzy. Numer 3. Jak tam oceniamy ten występ tutaj w tym roku? Wiesz, lepiej gorzej wyszło? Lepiej gorzej niż zeszłym? Czyli pierwszy raz, no to generalnie w takim wyścigu na startach, tak?
dobrze. No ja nie chcę. No wszystko można by wyrazić. No na pewno. Czyli trzeba by zwiększyć te szkody na ręce, tak? Dobra, mamy na mecie kolejnego zawodnika z numerem 39, pan Papliński Michał z Gorzowa Wielkopolskiego. Panie Michale, pytanie tutaj ode mnie. Pan Michał, tak, tutaj, tak? Ocena przeszkód, czy były wstęp raz, czy za słabe? Jeżeli zawodnicy mają wstęp raz, no to super. Nie było z łatwym, nie za szybko. I dalej. Raz, dwóch, trzech. Na miejscu dziewiątym pan Gojtka Mariusza z Pszczewa. Na miejscu dziesiątym pan Kolecki z Bąszynka, czyli bliżej mnie. Gratuluję. Gratulacje. Pytanie, czy było ciężko ode mnie. Dobra, ja nie radę, tak? Ale zaraz tego się może robić. Złapać na rodek. Próbuj dalej. Słuchajcie, no to jest daleka pierwsza kobieta na szale. Zmierza się bardzo szybko w naszym kierunku. Jeszcze tutaj takie odpowie na nie czekają panowie, którzy na pewno muszą paść tą wartką. Numer? Mateusz! Lecimy z szamponem 43. Brawo! Ja się teraz. No, ja się. A jemu? On też. No. A jemu? On też przebiega. Wygrał. Ale była trzy. Nie. Chyba każą. 71. Gratulacje. Co? Stary dam radę. Adrian! Chłonny nie grają. Hawaj, Kuba! Kuba! Gdzie Kuba zostawił? Ja wybrałam. Numer? Ja też zachowałam. Rozgonię łokie to. Rozgonię łokie to. Pani Czeska w Kubocie co my dopiero zawodu. Słuchajcie, moi drodzy, kolejni zawodnicy docierają na metę. Także... W tym roku zrobimy pokarzone i porozumienie. No i super. Mamy już też pierwszą kobietę na mecie, panią Rynkowicz Agnieszkę z Bogdańca. Gdzie jest pani Agnieszka? Jest, tam ją widzę. Aż normalnie się zapyta pierwszej kobiety, jak się bawiła. Jak się bawiła? No to się pani Agnieszka, jak się pani bawiła na trasie?
No właśnie, chyba o to chodzi, pani jest mega wykończona i mega uśmiechnięta, czyli właśnie o to chodzi, tak? Endorfiny działają. Właśnie, właśnie. No i my bardzo czekamy na kolejnych zawodników, już mamy jedną zawodniczkę na mecie. Słuchajcie, znaleziono zegarek zerwany, to może do odbioru w pomiarze czasu, tak? Słuchajcie, aby ktoś zrobił zegarek będzie do odbioru w punkcie pomiaru czasu, bo on jest taki uniwersalny ten punkt. Słuchajcie, jak ktoś zrobił zegarek, to w tej chwili on jest u mnie, tak? Gorąco zapraszam, zobaczcie na ręce, kto zrobił, bo jest cały od bruda, czyli któryś z zawodników zrobił ten zegarek. Ale na skutek, zejdźcie z mety, zejdźcie tam. Dobrze, to jest u mnie. Ale powiem wam, 19. Ale zegarek starony strasznie. Na drugą parę. Trzecia. Jak jeszcze raz? Jest w momencie, mamy kolejnego zawodnika na mecie. Pan Lud Michał z Żołnienia. Z numerem 65 i 17 miejsce Open. Gratulacje. Panie Michale, jak tam zabawa na trasie? Dobrze, świetnie. No to właśnie chyba też o to chodzi. Poczekamy na kolejny. Jak to zegarek? Tak? Już oddaję. Srebrny, tak. Słuchajcie, zegarek się wygląda, właściciel bardziej brudny niż zegarek. Okay. A więc zawodnicy, słuchajcie, tam ktoś przybiegł, tam są takie zbiorniki z wodą. Śmiało należy się opłukać, umyć, orzeźwić. Mamy, moi drodzy, kolejnego zawodnika na mecie. Gratulacje. Pan Iwaniec Jakubki, kolejny z Olsztyna. I gratulacje! I jeszcze pana koniecznego Piotra Zubikowa. Numer 15, 140. Co, jak tam w tym roku? Piąteczka, szybki. A piątek słyszę, że trasa przepiękna, piąteczka. Tak, teraz ja zapytam parę rzeczy, panie Piotrze. Jak trasa? Bardzo piękna. Ubiegłym roku biegł. Dawaj, dawaj! Brawo! Będę mówił, że tam zrobił wszystko, czyli jeden, 2 km więcej. Czas, zaraz będę widział. Jak się życzę? Panie konieczny, Piotr, 55 minut i 600. Zapraszamy do kolejnej kobiety na mecie. Dałem radę. Pani Papińska Katarzyna z Gorzowa Wielkopolskiego. Czas netto 55:44. Gratuluję. Niech prasa. A ten zapyta się może, czy już gdzieś taki bieg ekstremalny pani występowała, czy tutaj? Tylko? Jaka porównanie? Numer? Gratulacje. Jasne, jasne. Gratuluję jeszcze raz. Widzę, że takie bieganie usłyszę. Halo! Uwaga, mamy kolejnych zawodników na mecie. Pan Szczepański, Maciej z Kruszką-Żeńskiego. Czas brutto, ponieważ 6 minut. Oczywiście tutaj jeszcze ze strony pomiaru czasu przypominam, żeby akcepcji. Gratulacje. A pan jaki numer? Czas. Ile? 68. 46, tak? Sławek z Gorzowa. Tak? Minuta 57 minut. Gratulacje z mojej strony. Jak trasa? Roman. Artystyka.
Ale jeszcze biega pan we mnie w takich biegach, ten styl, takich samych pierwszy raz, tak? Gratulacje z mojej strony. Uwaga, mamy kolejnego zawodnika na mecie, wbiega mu się święty na pełny luz, nie? Pan Jakub zwiedził, Jakub zwiedził, że uśmiech na twarzy nie schodzi, w ogóle nie zmęczony, mówię, że pełny ósem tym czasem. Słuchajcie, jeszcze myśmy poprosili tutaj kogoś z drugiej fali, pana Adriana Żodynia. Pan Adrian z Żodynia. Adrian Rurkowski z Żodynia. Już, już idę. On wystartował w drugiej fali. Tak. I się dosyć szybko wyrobił. Zgadza się? Tak. O, panie. Nie wiem, czy dzisiaj pan jest krócej. Nie, ale ten... Nie, chłopiec, mówi pan. Też, jest pan Karol Zimber. Uwaga, biegnie kolejny, czyli już pojawia się druga fala, moi drodzy. Numer 98. Gratulacje. Tu Marcin z Ryzyka. Gratulacje, gratulacje. Tam się ładnie wytrzymałeś w palce. Druga fala, ale tu biega się tak naprawdę pierwszej nie widać. A więc, moi drodzy, już na mecie mamy dwie kobiety. Już druga fala dociera do mety. Ale uwaga, mamy kolejnego zawodnika na mecie. 32. Numer 32. Pan Baran Mateusz z Jędzy Życia. Gratulacje. Czy jakaś przeszkoda panu sprawiła szczególną trudność? Wszystkie przeszkoda. Czyli pełen ludzik, tak? Ciepła woda mogłaby być ewentualnie na błocie. Czyli jedyne brakujące luksus na trasie to brak ciepłej wody w baju. Gratulacje. Numer. Numer. Jaki numer? 13. Jak tam? I kolejny zawodnik wyciera do mety. Gratulacje. Ale Kulczyk Marek z Zielonej Góry. Złote złoto pana Miskie. Super złoto pana Miskie. Tak mało, że złożył sam raz. Idealne złoto pana Miskie. Dobrze. A tam na końcu było lepsze, tak? W przyszłym roku może być start. Ale gdzie to jest? No więc kolejna zawodniczka, to zawodnik zmierza się do mety. Gdzie masz te swoje? Roman drugi. Dzień dobry. Jeszcze telefony, jeszcze opony, trzeba przed nim przeleść. A potem czeka tam takich trzech z odbójnikami, którzy nie chcą nikogo przepuścić. Jedna zawodniczka biega, to od niego rozwytała. Uwaga, biegnie, biegnie. Panią delikatnie potraktowali. Szacun, szacun za pokonanie tej trasy, brawo, brawo. Numer 31, pani Palca Ranna z Międzygrzecza. Zapytam się, jak było to? Jeszcze raz, tak? No, tu widzę, że się spodobało to, zresztą się z nami spotkamy. Obiecujemy, że będzie więcej błota.
albo to się bardzo rzadkie. Ponownie w glinie też jest wesoło. Uwaga, kolejny zawodnik. Jest tutaj. Numer 145, pan Wojciech Gorociuchowski Adam. Jak krata? Gratulacje. Dało się trafić. Jakaś przegada panu przeszkoda trudność większą? Worki z piaskiem. Czyli worki z piaskiem. Worki z piaskiem najgorsze. Ale jak to się mówi, co nas nie zapyli, to nas los. Gratuluję. Oczywiście zdajemy chipy tutaj do skrzynki. Jak ktoś jest zmęczony, można tutaj wziąć z buta. Będziecie tam z buta, to leci prawy i lewy. Kolejny załodnik na mecie. Uśmiechnięty, zadowolony. Pan Nowak, Damian Zmierzycza i Łąka Krzysztof Zuczyła. Gratuluję. A on robi międzywód, jasne. A tam prawie widzę zaliczył wszystkich po kolei. Daje nie przystaje, jak to się mówi. Jest. Dziękuję bardzo. Pan Mieszczyński Jakub Zwierzyny z numerem 41. Z czasem minuta 04. Godzina to tak szczerze. Superman. No jeszcze kawałek, jeszcze 5 metrów, jest. Gratulacje. Patryk Majs, który jest 28. Gratuluję. Jakie przeszkody? Ciężkie, jak to jest szczególnie od chwili pojęci? Gratulacje. Potrzebamy, tak? 10. Numer 10, pan Szymkowiak Bartosz, to jest Bąszynka. Kolejna zawodniczka, moi drodzy, uwaga, uwaga. To. Pani Pena Melita z Zielonej Góry. Oby się wydało. Wszystko idealna. Jak przeszkody? Nie prasa. Mogę ciężej, więc słabiej. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Jak zawsze tu pogodę. Gratulacje, że jest sobie niemożliwe. Będziemy się będzie przetrzymać, gratulować. My dobrze czekamy na kolejnych zawodników. Zaprasza się pojawił siły dym. Thank you.
Ale że drodzy, biegnie, kolejny zawodnik, osiągnięty, ogłoszony. I pan Zakrzewski Jakub z Bledzewa. Jak tam trasa? Inne osiągnięcie, to było to było. Jak tam wszystko do Szczebina? Trasa był fajny, no i super, jeszcze pamiątkowe zdjęcie. Jest ok, najważniejsze. Endorfiny gratis, to taki zawodnik. Uwaga, biegnie kolejna zawodniczka, dalej, jeszcze lepiej. Daje, daje, nie przestaje, jak to się mówi. Natomiast jest pan Radko. Pan jest Strzelecka, Radzyk i pan Osiem. Zbierze Rysza, dalej, zwany Elfner. Podejdziemy do pana Elfa, zapytamy się, jaka na trasie. Wesoło było. Autorka. Autorka. Panie Mateusze, ale że zwiększy się do buta. I kolejny zawodnik dla Bartosza, a teraz na trasę, jak uwaga. Gratulacje, jaki numer? Pan Marek Dżakę z siebie, z numer 137. Gratulacje. Ale stary dobra, ale! Ja czekam na salę, na salę. Ja mam dosyć. To jest właśnie kolejny zawodnik dociera do lety. Jeszcze 10 metrów, ale już po suchym. Uwaga, jest. Artur Siwek jest między rzeczy. 4 brutto, 55 minut, 35 sekund. A druga. Jak prasa? Jakieś przeszkody przeszkadzały szczególnie? Przyjemno. Czyli nie było nic, co by utrudniało życie. No okej. Na następny rok zapraszamy. Gratulacje. Widzę, że kontaktu twarz nie miała złote, czyszczutka ręce trochę gorzej, nogi jeszcze gorzej. Wracali cali byli po ziemi, skoro na szczupakach są tam pod tą pomy. Dzisiaj się przypomina, moi drodzy, o zdaniu Chipa. Kopuje go Chipami właśnie. No i zostanie się kolejna para tutaj. Zmierzeni. A jest Kaniu Marcin z Międzyrzecza i? Pani. Ale nie no, 38. Numer 38, nie się pojawia. Pani Kaniu Katarzyna, tak? Tak. Gratulacje, jak tam praca? Dobrze? Czy wszystkie przeszkody przeszła? Wszystkie, bez żadnych kary. Żadnych nie miała? Żadnych. Uwaga, nie dobra, gratuluję. Numer? 49. Pan Pawłowski. Panie Wojno, jak to na to się? Za mało, tak? To pewnie inni już wynieśli.
Ale już jest często dziś. Nie wynieśli mi to. Nie Szybka siada. A, gdzie jestem? Tutaj, uwaga, zamyki się zmierzają kolejne kobiety. Zmęczone, uśmiechnięte, brudne. Uwaga, pani Jolanta, i 84. Gratulacje, jak tam na trasie? Dobrze, dzięki. Dziękuję. Pan, na kamerę się. Proszę, łatwa dżumna. Pytanie z mojej strony jeszcze. Proszę, łatwa dżumna. Super, proszę, tak? Czyli łatwa, przyjemna, w porządku. Czyli widzimy się za rok, tak? Dziękuję. Aha, chip. O, woda. Pan pierwszy. Wynikiem godzina minut 13. Sekund. Ale mi proszę, kolejna parka w Bielanemetę. Gratulacje. Pani Wietrzyńska Agnieszka z Międzyrzecza. Gratulacje. Gratuluję. Jak to jest? Jak to jest? Jak to jest? Jak a, czyli tak technicznie ktoś tu na ręce. No tak tutaj już mój głos się pojawia. Dziękuję. Gratulacje. Pani Wróbel, Marzena Szczewa. I kolejny zawodnik. Proszę tu. 96. Pani Iginda. Iga Rosajka. I Pani Zamkini Szkolina. Monika, Szkolina, tak? Aż zamyka Szkolina przyjechała tutaj do nas. Jak klasa się podobała? Jest szczególnie fajnowy? Gratulacje. I kolejna zawodniczka na mecie. Pani Adam Kienisz, Monika. I Filipiak, Magdalena. Między nami. Bardzo często. To na mnie. Siedem. Ale z tego, jak kolejny zawodnik zaatakowali, bo tałaś się przebił. I teraz już bardzo bliziutko w kierunku mety. I jest droga. Gratulacje. Pan Damkiewicz Maja, syn Kolina. To już tak za rękę sobie działało. Nie opłacał się wypowiedzieć, żeby się płotnie poznać. To się nazywa, moi drodzy, terapia płotna. Płotny spa. Kolejny zawodnik zmienia się na metodę i jest wyciągnięty. Daj, przystanie się kawałek. Jeszcze kawałek i będzie meta. I będzie wygrana.
Gratulacje. Pan Rubiński, Jarosław z Zielonej Góry i pan Kowucki Łukasz z Nęcy. Kurwa, każdy jest zajechany. Ja tak jest mam. Każdy jest zajechany. Zmena Zabliczka! Gratulacje! Numer? Pani Wojtkowie, Wojciech z Krosnodębskiego.
Nie wiem,
tam są zdjęcia. Czekaj, gdzie Sara? A więc ja bym jeszcze pana zawodniku, ale teraz się nie zbiegam na tym biegu. Jeszcze szansę potem przed nimi? Gdzie? No tam, no mógłbym jakieś na noc ze mną przez to. Chodź, tam idziemy. Paweł nam umarł, ale że on dał radę, to nie wiem. Że jednak błota brakuje na trasie. Brakło. Ja jeszcze wycieram. Na to zbliża się kolejny zawodnik. Numera nie widać na razie, ale... 101? Numer 101. Pan Tomaszewski z Tomaszewski, z Żegania. Daleko. Z daleka pan tego przyjął. Jak panu się podoba, panu ludzkie błoto? Było super, tak? Coś lepiej na przyszły rok? Nie pan proponował przyszły rok? Dobrze było, tak? Czyli nic nie zmieniamy, tylko trochę więcej błoto. Więcej złota niż szybcików.
Numerek? Gratulacje. 90. Jak? Zawodników na mecie. Oj, Jak? A parę tam bułek tam mieli. Że? Za mało ludzi na przykład na drugie pociągu. Ja jest jeszcze pani zawodnicy mi drodzy, tam na tych oponach siedzą i teraz trzeba zejść w dół. O ile mi oczy nie mają, to liczby są. Słuchajcie, jeszcze do metry, 100 metrów, dajemy, dajemy. No to czeka woda i prysznic, chłodny. No, 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 no. O, Sara biegnie. Sara, tak. Sara! Udaję. Dawaj! Dawaj, Sara! I są. Gratulacje, córka. Dziękujemy. Jak tam? Pani Sara Pisera z Panowic. Witam serdecznie. 2, 1. Pani Mąsiona Agnieszka z Nowego Zagłodu. Od Uzadu. Jak na trasie, Panowicki, bo to tak znane, nie? Ale może było. Pani Łodzisz, to są jego tereny. Sara! 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 Mamy jeszcze około 6 zawodników na trasie, ale to jest takie 3 razy 3. Może być 6 albo 5. Dobra, bo zanim oni do mnie... Nie wiadomo do końca, ale tak było po prostu. Chodź, Milu. Ona mi mało biegnie. Emilka, papa! A gdzie ty idziesz? Nie, żartuję. Emilka, chodź! Tata ma taki jeden, to już porwany. Nie, bo nie. Teraz się sprawdza. No jest najbardziej gorący, zapraszam wszystkich zawodników do bufetu, żeby uzupełnić te wytracone kalorie. Ja wiem, że po takim zmęczeniu to wszystko 3 razy bardziej smakuje. I czekamy na kolejnych zawodników, którzy tutaj się lada chwila powinni pojawić. Jest na około jeszcze 4-5, może 6. Dokładnie nie wiemy. Czyli jeszcze chwila, jeszcze chwila. Nie, złapałem linę. Ale nie przywiązywałem do niej dużej wagi. Na tej ściance ściskie. Tam, bo tam zbiegałaś mokra, to było ściska. To tam, na tej ściance. Ale piaj. Ja też umieram. Daj mi koli, bo to było właśnie. Ale mi się nie odmyśla. Ale wszystko to Ja przechodzę przez te liny, nie ma drzewa? I tam, tam nazywają.
Słuchajcie, moi drodzy, to taka informacja jeszcze, by, czy ktoś na trasie nie zgubił rękawiczek, bo wyżały. Nie, właśnie nie, nie było ciała, było tylko rękawiczki. Słuchajcie, by co...
rękawiczki są do odbioru w punkcie pomiaru czasu. Tak, bardzo, ale faktycznie czuć ją było po drodze. Ale super, super te przeszkody. No, ale trochę było ciężko. Fajnie, taka adrenalina. Tak, właśnie ta górka, bo było tak się bokiem w lesie. No, to było jakieś nogi. Ale super, naprawdę. Można się sprawdzić. No, super, super. Właśnie, to nasi ostatni biegną. Ale nie, a idą na końcu. Jezu. Ukończone. Tak, ukończone, no fajnie. No. Tylko opony, bo to panowie, którzy robili odbijaki, by sobie poszli. Ale można się sprawdzić. Można nim zobaczyć. Jeszcze tam dwoje. A to kurde, to prawda. Więcej basenów z zimną wodą. Dzięki. Tu właśnie my to żałujemy, że nie ma żadnego akwenu. To by się przydał jakiś stawek. Uciekaj, uciekaj nam. No ja tak wiesz, ja mam początki trudne, a później jak się rozpędzę, to idę. Kurwa, ci powiem, że trasa dobra, fuj. Las lepszy jak na tym. Lepszy jak na tym. Nie na biegu. Ona już się chyba nie da nam się zrobić. Jest taka skrzynka, jedna i druga i trzecia. Bardzo byśmy prosili o odpięcie tych czeków od budów i wrzucenie do skrzynki. Okay.
Jedziesz? Właśnie, nie. Drugi raz jeszcze korzystałem z okazji, żeby powiedzieć. Są tutaj! To wygląda lepiej niż ty! Same day, panowice. Nawet tej firmie nie pójdę dobrze. Gospodarstwo rolne Józef Rudzanicz, firmie Brukpol, Seweryn Budniak, firmie usługi wulkanizacyjne Janusz Szybczak, Przylepy Budowlany, Banda Chęćkowia, Złoty Kasztan Daria i Michał Kołodziejek. W firmie Maku, firmie Taborex, banku spożywczemu z Międzyrzecza. Gminie Pszczeli, starostów powiatowemu oraz panu Damianowi Nowakowi, panu Piotrowi Ciechanowiczowi, panu Markowi Owsiakowi, panu Tomaszowi Harazim, panu Hasiak, panu Hasiak z gminy, pani Lili Kapała, firmie Fryzjerownia Piotr i Paulina Graniczarek oraz pani Annie Iwanowskiej i firmie Auto Trust. Moi drodzy, z tego co wiem, jeszcze dwie osoby są na trasie. Już ich widać, idą sobie. Bardzo zmęczenie niestety daje we znaki. To będzie coraz bliżej. Jak tylko moi drodzy, ostatni zawodnicy dotrą do mety. Była na mnie obrażona. Zaraz zrobimy jakieś dekoracje. Powiem ci szczerze, że ten laski był gorszy. Mają uśmiech na twarzach, są towarzy. Dziękuję, bo teraz muszę to odrabiać. Cześć, Julianno. Cześć, dla mnie medal. No i zauważyłem jeszcze tutaj w Wyspówce mamy po dekoracji koncert zespołu baterii. Kto cię przytulał? Oraz zabawa taneczna z zespołem Akcent. Idzie Ilona! Biegnie! Z tego co wiemy, że ostatnie docierają do celu.
Jeszcze kara dłuższa, dłuższa, są się gotowi. Dobra, okej, okej. Czekamy na ostatnie zawodników i... Słuchajcie, tak.